poprzednim odcinku Topik wybudził się ze śpiączki. Chłopiec jest jeszcze troszeczkę zdezorientowany i musi przejść szereg badań. To absolutnie normalne, że czujesz się zagubiony. Spałeś ponad 2 tygodnie. Ruda w końcu pogodziła się z przyjaciółmi. Dziewczynka postanowiła ich przeprosić. Teraz jest mi strasznie wstyd. Nie wiem, dlaczego taka dla was wszystkich byłam. Oczywiście przyjaciele rozumieją jej trudną sytuację. O no, Ruda, nie płacz. Nic się nie stało. Wiemy, że masz problemy w domu. Natalka zmieniła fryzurę. Dziewczynka nie może doczekać się spotkania ze swoją ukochaną kuzynką Topcią. Kochani, no to zobaczmy, co dzisiaj słychać u Topika, Topci i ich przyjaciół. Ja już teraz zachęcam was do subskrypcji mojego kanału, zostawiania łapek w górę, a w komentarzu zostawcie emotkę kociaka. No to zaczynamy, miłego oglądania! Topik i Topcia! Och, wspaniale, drożdżóweczki i ciasteczka gotowe! O, mamo, co tak pięknie pachnie! Zapach niesie się po całym domu. Topciu, no jak to co? Upiekłam dla naszego kochanego Topika jego ulubione ciasteczka i drożdżówki z malinami. Ten to ma szczęście, ale ja też bym zjadła taką drożdżóweczkę. No przecież zjesz, upiekłam ich całkiem sporo. No dobrze, a o której Topik wróci do domu? Tata już po niego pojechał, Patryk ci nie mówił? Mówił, że jedzie razem z tatą po Topika. Ja nie chciałam jechać, wolałam wrócić do domu, bo tak sobie pomyślałam, zanim Topik wróci, fajnie by było, gdybym ogarnęła jego pokój, jak myślisz? To świetny pomysł. Topik na pewno chciałby wrócić do pięknego, posprzątanego, pachnącego domu. No dobrze, to idę do góry. Och, ja już nie mogę się doczekać, aż mój synek wróci do domu. Topik na pewno też nie może się doczekać powrotu do domu. Oj, zapraszałaś kogoś, mamo? Tak, ciocia przyjechała z Natalką, otworzysz? No pewnie. Dzień dobry, ciociu. Dzień dobry. Cześć, Topciu. Och, ale ja się cieszę, w końcu cię widzę. Natalko, a co to za fryzura? Zmieniłam, mam teraz takie 2 koki i obcięłam grzywkę. Wow, wyglądasz bardzo ładnie. Ciociu, wejdź. Gdzie jest mama? W kuchni. O, to pójdę do niej. Topciu? Tak? A porozmawiasz ze mną? Muszę ci coś powiedzieć. Oczywiście, że z tobą porozmawiam. Pójdziemy do Topika do pokoju. Och, cóż to za zapachy? Twoje słynne drożdżóweczki. Tak, ale upiekłam je dla mojego syneczka. Poczekajmy, aż wróci do domu i wtedy wszyscy się poczęstują, dobrze? Oczywiście, a jak on się w ogóle czuje? No, czuje się o wiele lepiej. Jeszcze będziemy musieli jeździć na badania kontrolne do szpitala, ale najważniejsze, że Topik dzisiaj wraca do domu. Topciu, a po co idziemy do Topika do pokoju? Ach, wiesz co, chcę mu wysprzątać ten pokój. Przez 2 tygodnie nazbierało się tutaj sporo kurzu. Dobrze, ale porozmawiamy teraz? No tak, tylko wiesz co, pójdę po odkurzacz, dobra? No dobrze, poczekam. I zaraz do ciebie wracam. Ach, oby Topcia coś zrobiła z panną Anną z żerówki. Nienawidzę jej, jest okropna. Okej, mam odkurzacz. Topciu, chciałabym ci coś powiedzieć. Wiesz co, Natalko, włączę odkurzacz i będzie trochę głośno. Topik wróci do domu za około 30 minut. Muszę szybko posprzątać ten pokój. Mogłybyśmy porozmawiać, jak skończę? Ech, no dobrze. Wiesz co, możesz iść do mojego pokoju. Są tam chomiczki. No dobrze, pójdę je zobaczyć. Okej. A ja posprzątam pokój mojego braciszka. Ach, myślałam, że Topcia od razu mnie wysłucha. Heja, Pimpek.
jakie słodkie są te chomiczki. Ten rudy jest prześliczny. Chyba nic się nie stanie, jak wezmę go na chwilę na rączki. No dobrze, odkurzone. Teraz jeszcze pozbieram śmieci. Natalko, za chwileczkę do ciebie przyjdę. Jeszcze 5 minut. Dobrze, Topciu. Jaki jesteś słodki. Natalko, tylko nie wyciągaj chomików z akwarium, bo mogą ci uciec. O, lepiej włożę cię do akwarium z powrotem. Bo faktycznie możesz mi zwiać. Hej, poczekaj. Dokąd idziesz? Topciu, chodź tu szybko. O, co się stało, Natalko? Topciu, szybko chodź tutaj. Co się stało? O co chodzi? Twój chomiczek, ten rudy, on uciekł. Jak to? Przecież krzyczałam do ciebie, żebyś go nie wypuszczała z akwarium. Przepraszam, on był taki słodki, chciałam go przytulić. O nie, musimy go znaleźć. Och, Rety, nareszcie w domu. Topiku, tylko proszę cię, od razu idź do łóżka. Nie, tato, ja już leżałem dosyć w łóżku, nie czuję się źle. Nie jest ci słabo, Topiku? Nie chcesz usiąść? Nie, czuję się bardzo dobrze, jak nowonarodzony. Przecież spałem tak długo, dostawałem kroplówki, nie chcę odpoczywać. Ale czuję przepiękny, słodki zapach, wiem co tak pachnie. Syneczku, w końcu jesteś w domu, mamusia bardzo za tobą tęskniła. Ja za tobą też i za tym słodkim zapachem jak najbardziej też tęskniłem. Och, synek, widzę, że nic się nie zmieniło. Jedzonko dalej uwielbiasz. Jasne, że uwielbiam, mamo, ale grzybów nie zjem nigdy więcej. Och, ja też już nigdy więcej ich nie zjem, Topiku. Jak się czujesz? Czuję się dobrze. Przepraszam, ale ja muszę iść do domu. Obiecałem tacie, że pomogę mu posprzątać garaż. A nie chcesz się zobaczyć z Topcią? Nie, mówiłem jej w szkole, że nie będę mógł u was posiedzieć dzisiaj. Także dziękuję za zaproszenie. Do widzenia. Do widzenia, Patryk, do widzenia. Och, Topiku, wszyscy przyjaciele czekali na ciebie. Wiem, tato, wiem. Fajnie, że mam takich przyjaciół. No i Żeruda. Ach, Żeruda do nas wróciła. O tak, to wspaniała nowina. Ach, Ruda potrzebuje teraz waszej pomocy i tego, abyście byli z nią blisko. No dobrze, mamo, ja bym chciał zjeść drożdżówkę. Są dla ciebie drożdżóweczki w kuchni. Hej, ja też bym zjadł. Och, Kulka, tu jesteś. Jakie szczęście, że udało mi się ciebie znaleźć, że nie zrobiłaś sobie krzywdy. Mogłaś przegryźć jakiś kabel i umrzeć od tego. Natalko, jesteś nieodpowiedzialna. Prosiłam cię, nie bierz chomików na ręce. Ale ja ją wzięłam na ręce, zanim ty to krzyknęłaś, przepraszam. Och, na szczęście nic się nie stało. Nie płacz już, no. No już przestań płakać. Nie, bo przeze mnie ona mogła sobie zrobić krzywdę. No, na szczęście nie zrobiła sobie. I ja wiem, ona jest bardzo słodka i Chomcio tak samo, ale nie możesz ich brać na ręce, no bo one są takie zwinne, w każdej chwili mogą ci uciec. Ja nawet czasami boję się je brać na ręce, wiesz? Przepraszam, nie chciałam. Natalko, zaczekaj, dokąd idziesz? Jestem głupia! Natalko, nawet tak nie mów! No co ty teraz? Och, chyba masz jakiś problem, co? Mam bardzo duży problem! No to dalej, opowiadaj, o co chodzi? No bo u nas w zerówce jest taka brzydka pani, ja jej tak nie lubię! Pani nauczycielka? Tak, Topciu, ale ona jest okropna! Topciu, Natalko, no dalej, chodźcie na dół. Zaraz, tato. Żadne zaraz, chodźcie teraz. Topik wreszcie wrócił do domu. Natalko, czemu płaczesz? Bo chomik jej uciekł. Natalko, może dokończymy rozmowę później, co? Jak sobie chcesz, Topciu.
Ach, Natalka ma dzisiaj chyba zły dzień. Coś chciała mi powiedzieć o nauczycielce. Pewnie się na niej uwzięła. U mnie w szkole też często są niemili nauczyciele. Oho, no dobrze, chodźcie na dół, chodźcie, chodźcie. Skoro Topcia nie chce mnie wysłuchać, to już nikt mnie nie wysłucha. W szpitalu nie było wcale tak źle. No tak, jak spałeś 2 tygodnie, to nic nie pamiętasz. Poznałem nawet fajnych chłopców, byli bardzo mili. O, no to dobrze, że ten czas w szpitalu przeminął ci całkiem pozytywnie, Topiku. Mama, ja cię do domu. Chcę już wracać. O, Natalko, co się stało? Ciocia, ja cię do domu. Chomik mi uciekł, Topcia na pewno jest zła. Ojej, ale udało się wam go złapać? No tak, Topcia go złapała. O, Natalko, nie płacz. Nic się nie stało. Najważniejsze, że chomik jest cały i zdrowy. Nie stęskniłaś się za mną? Stęskniłam się, Topiku. Maciuś, za tobą stęskniłam. No ja za tobą też. Może masz ochotę na drożdżówkę albo ciastko? Nie chcę nic. Mama, poczekam na ciebie tu, na pufie. I chcę już wracać do domu. No dobrze, zjem ciastko i będziemy wracać. Braciszku! Hello! Ale ja się za tobą stęskniłam. Nie miał kto mi dogadywać. I nie miał kto się ze mną kłócić. Och, siostra. Och, nie choruj nigdy więcej. I nigdy więcej nie jedz grzybów. Nie mam zamiaru. Nigdy więcej. Ale drożdżówkę chętnie wszamam. Ho, ho, jak to dobrze, że wszystko dobrze się skończyło. Ojej, Natalka bardzo przeżywa to, że kuleczka jej uciekła z akwarium. Znaczy, Natalka wzięła ją na ręce, a ona jej zwiała. To nic, ważne, że chomik jest już w akwarium. No tak, ale Natalka taka smutna. A, no wiesz, jak to dzieci. Zaraz poprawi jej się humor. Lepiej zjedz drożdżówkę, bo zaraz nie będzie. Nawet za tym twoim łakomstwem to ja tęskniłam, wiesz, Topiku? O, ja tak samo. Och, synneczku, mam nadzieję, że już nigdy więcej nie trafisz do szpitala. No, ja tak samo. Nie mam zamiaru. I nie mam zamiaru więcej tak mocno chorować. Wielka szkoda, że Topcia nie wysłuchała małej Natalki. Jestem bardzo ciekawa, czy ten odcinek wam się podobał i czy tak samo jak cała rodzinka cieszycie się, że Topik w końcu wrócił do domu. Oby Topcia w końcu porozmawiała z Natalką. Słyszymy się w kolejnych odcinkach na kanale Topik i Topcia oraz na kanale Bajolanki. Do usłyszenia, kochani. Pa!